Zazdroszczę ci tej podróży. Niepotrzebnie cię odprowadzam. Myślałam, już jesteś tam. Przeszkadzam ci tylko. No powiedz, czy to sprawiedliwe, że ty znowu wyjeżdżasz? Co mówisz? Nigdy nie byłem w Ameryce Południowej. A w Rzymie też nie byłeś? Tylko jako żołnierz, w czasie wojny z Adamem. A prawda, ty nic nie wiesz. Jak ja ci zazdroszczę. Dobrze nam zrobi ten miesiąc. To będzie taki okres próby. Do widzenia. Numer rejsu 335 do Rzymu. Uprzejmie prosimy o załatwianie formalności paszportowych i celnych. Znowu cię widziano z tą Magdą. Mógłbyś mi przynajmniej wyjaśnić. To przecież z nią pracowałem, Wanda. Dziękuję. Hello, Maggie Brown speaking. Maggie Brown speaking. Oh, hello, Jane. Oh, hello, Jane. Can you speak a little louder? Jim is hammering away in the larder. Słucham? And I can't Magda, hear. To Zygmunt. Ty! I'm glad you Czekaj chwileczkę. Are you doing Co, budziłem cię? Hello. No, co? Spałaś jeszcze? Coś ty. Przecież ja zaraz idę na próbę do teatru. No? Szkoda bardzo, że nie jedziesz ze mną. Słuchaj, będę trzymać palce za powodzenie. A dziękuję ci. Do widzenia, Magda. Fajnej podróży, Zygmunt. Hej, nie zapomnij znaleźć tego Adama. Jak ty pamiętasz o wszystkim, co się do ciebie mówi. Trzymaj się. Pa. Myślałam, to jesteś gdzieś bardzo daleko. Mógłbyś mi więcej uwagi poświęcić w dniu moich urodzin. A może wziąć nawet pod rękę? Co mówisz? A tak. Nigdy nie chodziłeś z dziewczyną pod rękę? Owszem, kochanie, chodziłem. Tak, chodziłem. Codziennie i tymi samymi uliczkami, bardzo często. To było dawno, w czasie wojny. No tak? Widać, wyczerpałeś cały swój kontyngent chodzenia pod rękę. Słuchaj, a może ty w ogóle cały wyładowałeś się w czasie tej wojny? Dlaczego? Przecież dopiero teraz do czegoś doszedłem. Możesz na afiszu malować moje nazwisko dużymi literami. Ja zupełnie o czym innym. Jak ona ma na imię? Kama. Też pomysł? Ona mieszka w Warszawie? Gdzieś, w świecie. Naprzód, chłopcy! Uprzejmie prosimy o zapięcie pasów i zgaszenie papierosów. Jednocześnie informujemy Państwa, że w Rzymie jest godzina 10:20. I Zygmunt,
Skończyliśmy wojnę. Wygraliśmy. No i co dalej, zwycięzcą? Attenzione, prego. Alitalia 282, partenza per Londra. Uscita numero 5. Attention, please. Alitalia number 282, departure for London. Exit number 5. Attenzione, prego. Air France, linee aeree francesi, 721, partenza per Parigi. I signori passeggeri sono pregati di presentarsi all'uscita numero 15. Muszę już iść. A może lepiej, żebyś przenocowała? Muszę wracać na kwaterę. Kiedy znowu przyjedziesz? Nie wiem, kiedy dostanę przepustkę. Dam znać. Cześć. Czy nie uważasz, że brakuje nam dziewczyny, która by mieszkała tu na miejscu? Masz przecież tę swoją Marię Anuncjatę. Zawróciłeś jej zupełnie w głowie. Sono Sigismondo, polacco. L'ho riconosciuto subito. Perché è venuto? Vorrei vedere Maria Annunziata. Perché? Voglio chiederle una cosa. Adesso può farlo liberamente. Maria Annunziata abita là. Sigismondo! Il criminale ritorna sempre sul luogo del delitto.
Da dove vieni? Dalla Polonia. Sei cambiato poco. Non ho più saputo nulla di te. Forse ho fatto bene di andare in Polonia. Ora sai di aver fatto bene. Da noi le donne invecchiano presto. Ma i tuoi occhi sono sempre belli. Perché sei venuto? Cerco Adam. È stato qui l'autunno scorso. Cosa voleva? Voleva rivedere dopo 20 anni questo posto. Come stava Adam? Molto male. Era molto nervoso. Sei sposato, Sigismondo? E tu? Silvia? Il signor Sigismondo? Polacco? Bene che il babbo sia andato a Roma. Silvia, ti prego. Il babbo non ama i polacchi? La mamma invece li adora. Ora basta, ritorna ai tuoi libri. Dove è andato Adam? A Napoli, ma ha chiesto un po' di soldi per il biglietto. Mamma, vado a prendere papà all'autobus. Va bene. E allora me ne vado. Sento di averti vista. Sento che non è come tu dici. Videschi non abita più qui. Io sono il suo migliore amico. Quel signore è partito senza pagare il conto. Del resto l'abbiamo pregato di lasciare l'albergo. Cosa ha combinato? Cantava, urlava ogni notte. Da solo? No. A volte aveva i soldi. Ma quella negra? Una negra? Qui vengono turisti dagli Stati Uniti e anche dall'Africa del Sud. Noi non possiamo perdere buoni clienti per colpa della negra del signor Adam. Forse la amava. Essa sì che l'amava. Gli infilava persino i soldi in tasca e malgrado ciò lui la picchiava. Poi ha tagliato la corda, non le ha scritto nemmeno una parola di addio. È ritornata più tardi per disimpegnare la valigia. Ho rifiutato. Pensavo che il signor Adam sarebbe venuto a ritirarla. Posso vedere la valigia? Questo è tutto il suo tesoro? Tutto. Il signor Adam era fatto così. La figlia di un noto avvocato lo adorava. Aveva una villa a Frascati, una bella Ferrari e un mucchio di quattrini. Non volle. Ha detto non capisci nulla. A un viaggiatore come me basta questa valigia. È scappato via senza la valigia. Il bracciale dei partigiani, vero? Dell'insurrezione di Varsavia. Una cosa terribile, vero? To wszystko. A potem zmienicie chłopców przy bramie. Dziękuję.
źle się czujesz? Nie. Masz gorączkę. Powinieneś pójść na punkt opatrunkowy. Może się tam zastrzyk przeciwtęczowy znajdzie. Nie potrzeba. Adam, powiedz mu. Nie będzie tu z ciebie wielkiej pociechy, Zygmunt. A i nie bardzo jest kim dowodzić. Nie ma o czym mówić. Czuję się na tyle dobrze, że mogę wystrzelać z niego wszystkie naboje. Zygmunt! SS-mani w swoich czołgach śmieją się z naszych naboi. To zostaw tę cholerną ruinę i chodźcie ze mną. Zaopiekujesz się nią, jak mnie szlak trafi. Wiesz przecież, że nie mogę stąd odejść. Zresztą nie jestem ranny. A gdybyś był ranny, tak jak ja, to poszedłbyś? Światło! Polskie panowie, to różnice przeciwpancerne. Cholera, nie ma amunicji. Druga taka leży naprzeciwko, panie poruczniku. Tam na pewno jest amunicja, tam na ulicy. Paskudna sprawa. Ale spróbuję. Ja pójdę po tę amunicję. Dajcie hełm. Jesteś ranny, nie pójdziesz. To tym lepiej. To mniejsza strata. Zaczepię tam jakiś kabel i przyciągniecie ten zasobnik. Przygotujcie kabel telefoniczny. Tak jest. Czy też w takim stanie nie możesz się nawet dobrze czołgać? Ja pójdę. Ale Adam, pozwól mi pójść. No. Dlaczego akurat któryś z was? Zadanie jest ważne i niebezpieczne. Wolę je wykonać sam. Ubezpieczenie. Tak jest, panie poruczniku. To ta gorączka cię tak rozkłada, połóż się. Zostaw mnie! Dlaczego za nim nie pójdziesz? Idź ode mnie. Nie chcę twojej łaski. Głupi! Przestań! Mamy amunicję. Idź, Kama, zobacz to ramię. Musimy się nauczyć strzelać z tych rosyjskich różnic. Niemcy na pewno leją już benzynę do czołów. Il signor Adam parla spesso della Polonia, specie di Varsavia. Quanto era brillo. Dove lavora la negra? Eccola. Sara Latour, nuova stella internazionale del cinema. Sta girando a Nizza la brasiliana. Come ciò è avvenuto? Come nei film, signore. Se ne stava seduta in vetrina davanti a sacchi pieni di caffè brasiliano quando l'hanno dato un produttore. Adesso Sara guadagna milioni a Parigi. Adam ha perso una buona occasione. Ma io penso che il signor Adam l'avrebbe lasciata anche senza i suoi milioni. Capisco. E sa dove è andato? Ma si è scappato senza pagare il conto. Se lei desidera lasciarmi il suo indirizzo... No, grazie tante. Sono di passaggio. Arrivederci e grazie. Arrivederci, grazie.
sont priés de passer dans la salle de transit pour une heure d'attente. Ladies and gentlemen, we have just arrived in Dakar. Transit passengers are kindly requested to proceed to the waiting hall for about 1 hour stop. Czy można? Bardzo proszę. Dawno nie miałem polskiej gazety. Kiedy pan wyjechał z kraju? Po powstaniu. O, był pan w powstaniu? Tak, Śródmieście Południe. No ja Mokotów. Pan pozwoli, Babecki. Zawada. Dawno wyjechał pan z kraju? Przed paru dniami. Wraca pan? Za 2 tygodnie. Czy pan wie, co to znaczy żyć daleko od Polski? A nie może pan polecieć? No nie mogę, mam żonę. Dwoje dzieci. Podróż do Polski kosztowałaby nas tyle, co 2 luksusowe samochody. Tak. Chciałbym zobaczyć kawałek afrykańskiego lądu, a oglądam tylko lotniska. Nie znam wcale tych stron. Mieszkam w Johannesburgu. W rezerwacie dla białych? Wybrałem Afrykę Południową, bo zaoferowano mi najlepsze warunki. Wie pan, po Stanach Zjednoczonych u nas jest najwyższy standard życiowy. Dziękuję. Kiedy w 1946 roku przyjechałem do Johannesburga, nie miałem nic poza wojskowym workiem i 20 funtami w kieszeni. Ja tak zaczynałem w Warszawie. Teraz mieszkamy w pięknej willi, mamy amerykański samochód i dwoje czarnej służby. Brawo. No, pan pewno mi powie, że to przez wyzysk bantu. Ale ja bardzo dużo pracuję, proszę pana. Jestem inżynierem mechanikiem. Mam tylko 2 tygodnie urlopu i roboty więcej niż moi koledzy w kraju. Ale żyję tu tak, jak u was obcy ambasador. Kiedy o tym pomyślę, robi mi się trochę smutno. Czy pan wie, po co lecę do Ameryki Południowej? Porównać, wybadać na wszelki wypadek. Trzeba mieć z góry upatrzone pozycje. Pomyśleć, że kiedyś po wstaniu musiała nam wystarczyć garstka rozgotowanego owsa. A nie zetknął się pan przypadkiem z Adamem Witeckim? Też z powstania. Witecki? Witecki? Nie pamiętam. Myślałem, że też trafił do Afryki Południowej. Na pewno nie trafił. My tam wiemy o każdym Polaku. Może nie żyje? Na pewno żyje. Tak, widziałem Adama w Wenecji. Przelotnie. Przelotnie? To fajny chłop. Jak mu tam idzie? Dobrze. Wybierają się do Anglii. Koniec słonecznych Włok, bracie. Przyszłość ginie w angielskiej mgle. Wiesz, jak to jest? Żonę mam w kraju. Została sama. W 2 lata po ślubie. To już 6. rok. Może ona też mnie? Kiedy odpływają? We wtorek. Cześć. Mieszka porucznik Witecki. Tam, w pałacu. Parter na prawo, numer 2. Kwatera rodzinna. Rodzinna? Dlaczego rodzinna? Bo tam mieszkają małżeństwa. Nie męcz się, jej tu nie ma. Jeżeli chodzi o mnie, możecie się zupełnie nie krępować. Wycofuję się z gry. Przyjechałeś tu, żeby mi to powiedzieć? Między innymi. Szlachetność bez pokrycia. Nawet nie mogę z niej skorzystać. Gdzie ona jest? Nie wiem. Zostawiła nas obu.
to jest? Oszukała nas. Już wtedy, kiedy pojechaliśmy do Rzymu, zaczęła z tym facetem. A potem pojechali razem do Wenecji w podróż poślubną. Tam ich nakryłem. Czego się śmiejesz, idioto? Tak bardzo ją kochasz? A wiesz, dlaczego to zrobiła? Przez ciebie. Wszystko przez ciebie. Zawsze stałeś między nami. Ani na chwilę nie mogliśmy o tobie zapomnieć. Zmarnowaliśmy sobie życie przez ciebie oboje. No i wzięła sobie pierwszego lepszego, żeby się wyrwać z tego piekła. Dobrze. Poddaję się, rozumiesz? Poddaję się. Zawsze mówiłeś, że cię to nie obchodzi. Ale wystarczy spojrzeć na ciebie. Już nie będziesz miał okazji spoglądania na mnie. Wracam do kraju. Zwariowałeś? Przyjechałem po to, żeby ci to powiedzieć. Już mnie ta wasza sprawa nie dotyczy. I możesz sobie kamę odebrać tamtemu. Atención, atención. Vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones. Przespał pan pół Atlantyku. Zaraz lądujemy. Czy mogę pana prosić o spotkanie w najbliższych dniach? Zatrzymam się u przyjaciół, którzy od lat nie widzieli nikogo z kraju i nigdy mi nie darują, jeżeli pana tak wypuszczę. Oto ich telefon. Oczywiście, bardzo proszę. Halo? Señor Zavada? Oui. Je suis de la radio film. Désolé de n'avoir pas pu vous attendre à l'aéroport, mais l'avion avait du retard. Le principal, c'est qu'il soit venu. Vous m'attendez en bas? Oui, il est 11h. Je vous téléphone parce que le patron a hâte de vous voir. Je descends tout de suite. Señor Zavada? Señor Zavada? Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Je m'appelle Robert. Le patron vous souhaite la bienvenue. Il m'a prié de vous dire qu'il est à votre disposition. Eh bien, allons-y. Vous voulez me suivre? La voiture nous attend. Par ici. Señor Zavada, j'aimerais bien avoir un petit rôle dans ce de vos films. Je ne savais pas que vous étiez acteur. Ah, vous me les connaissez que dans le rôle de chauffeur. Si, si, señor. Mais si par hasard vous avez besoin d'un acteur, hein, de mon genre, de mon type, vous n'aurez qu'à m'envoyer un télégramme. Et j'en irai en Pologne, à Paris, où vous voudrez. Et comment? Le cachet m'est égal. L'argent ne m'intéresse pas. Nous s'entendrons sûrement. Peut-être. J'y penserai. Tu l'as vu, hein? Venez, venez. Je vous montrerai la ville plus tard. Venez, le chef est impatient. Que tal, Nancy? Que tal, Miguel? Asseyez-vous un moment, señor Zavada. Que tal, Lucía? Que tal, Miguel? Dzień dobry. Ładny. Nie chciałam się spóźnić. Strasznie przepraszam.
Mam bardzo mało czasu. Spieszymy się na próbę do telewizji. Właśnie wzięłam mojego psiaka, żeby się przeleciał. To może ja się z nim przelecę, a pani przejdzie scenariusz. Proszę pana, no, proszę pana, tak. Może ja to przeczytam w domu i zaraz do pana zatelefonuję w tej sprawie, dobrze? No, jak pani chce. Tak będzie lepiej. Tak. Strasznie się spieszę, ale muszę iść. I pani uważa, pani się przeziębi i zachrypnie. A nie mam szal. Senor Zavala? Le patron vous attend. Dobrze, że pan już jest. Dzień dobry. Proszę, niech pan siada. Rodak, kto by się spodziewał? Pan skąd? Z Pruszkowa. Miałem tam sklep, ale to dawne dzieje. Tam nie było warunków do interesów. Pieniądz lubi spokój. Tak. A tu pan ma spokój. No, to jest wielki kraj. Pan też tu może zostać. Dziękuję panu. No więc tak. Za godzinę konferencja prasowa, potem radio i premiera filmu. No to do roboty. Każda minuta kosztuje. Nie, ja się o to nie martwię, to jest załatwione. Wszystko będzie dobrze, zobaczy pan. No proszę. Bueno, bueno. Pueden ustedes preguntar lo que quieran. Pregúntenle. Eso estoy pensando. Ah, aquí es, perdóneme, señor Zavala. ¿Por qué ha realizado usted un film sobre la guerra, después de 20 años de haber terminado esta? Dlaczego pan zrealizował film o wojnie, chociaż od jej zakończenia minęło już tyle lat? Dystans sprzyja pełniejszej ocenie. La distancia nos brinda una evaluación más completa. ¿Piensa usted que la evaluación que hace de la última guerra de su filme es completa y objetiva? No completa, es subjetiva. Sí, es interesante. La amistad entre los hombres de su filme tiene una base musical. No. Dígame, ¿cuál es exactamente su posición respecto al problema de la revolución sexual norteamericana y los pornofilmes? Wszystko zależy od tego, ¿quién robi takie filmy? Depende de quién los hace. Oiga, me Zavala, yo quisiera preguntarle. El lenguaje del filme no le parece demasiado tradicional. Czy język pańskim filmem nie jest zbyt tradycyjny? Señor Zavala, ¿qué le ha parecido nuestro país? Oh, me gusta mucho. Está contento. Bardzo państwa przepraszam, że przyjechałem ja, nie któraś z gwiazd naszego filmu. Les ruego me perdonen por haber venido yo en vez de alguna de las estrellas de mi película. Wiem, że najpiękniejsze moje przemówienie nie jest w stanie współzawodniczyć z pojawieniem się pięknej bohaterki naszego filmu, Magdy Zawadzkiej, która gra pani. Sé que el más bello de mis discursos no podría nunca competir con la aparición de nuestra bella heroína Magda Zawadzka. A więc jeszcze raz przepraszam. Ogromnie się cieszę, że się mogłem z państwem spotkać i pokazać swój film. Otra vez les ruego excusas y me alegro mucho de habernos encontrado y de poderles enseñar mi película. Słyszy pan te oklaski pół sali Polaków. No chodźmy na górę. Zaraz, ja ten film już widziałem tyle razy. Potem przyjdę. To ja czekam na sali. Nerwus, co? Recenzja w Nation dobra. W ten sposób parę tysięcy snobów mamy zapełnione. A publiczność? O to jest pytanie. Im dłużej robię w tym fachu, tym mniej rozumiem. Co ci jest?
grzbiet? Zostaw. Jeszcze za 2 godziny i tak będzie koniec. Co? Co się stało? Nic, nic. Śpi spokojnie. Wszystko w porządku. Znów nadlatuje. Co noc zrzucają, tylko nie wiadomo gdzie. Żeby tak do nas. Trzeba mieć szczęście. Odlatuje. Poleciał. Ostrożnie, ostrożnie z tym ogniem.
zatykaj! Czego krzyczysz? Przecież to zrzuć. Nie widzieliście amunicji? Co? Nie. Na co nam to cholerne żelastwo? Panie poruczniku, po drugiej stronie upadła skrzynka. Całe pole pod obstrzałem. Musimy tam pójść. Może tam jest amunicja? Chłopaki tam nie da rady podejść. Znam to miejsce. Zbik! Uspokój się, idioto! Czy koniecznie któryś z was? Trzech za mną. Zobacz, co się z nim dzieje. Przestań. Biegnij z tą kukłą tam. Tak jest. Jest. Chyba będzie dobrze. Napięcie jest, trójkąt jest, bohaterstwo jest. Tylko zakończenie złe. Dlaczego? Musiał pan wymordować ich wszystkich. Trzeba było uratować Kalinę i Żbika. Dlaczego nie Adama? No, można i Adama, ale publiczność woli, żeby żona została przy mężu. Gdybym zabił Żbika, to ona zostałaby wdową. Chciałby pan happy endu kochanków nad zwłokami męża. Panie Zawada, to jest katolicki kraj. Amunicja! Kalina!
uciekajcie! Wszyscy zginęli! Te sale ma pan w kieszeni, ale to prawie sami Polacy. Na tutejszych Niemców nie mamy co liczyć. Uwaga, zdjęcie. Tak? Gracias, gracias. Idziemy, panie. Idziemy. Por favor, señor Zavala, por favor. Unas palabras. Felicito, ha hecho una magnífica película. Panie, jeżeli pan pozwoli, że panu przedstawię naszych rodaków. To są państwo malinowscy i pani kaczmarska. Tak. Dziękuję państwu. Zrobiło się bardzo późno. Państwo wybaczą, ale niestety nie mamy jeszcze czasu. Panie Zygmuncie, idziemy. Idziemy, panie Zygmuncie. Entiendes algo? Nada, ¿y tú? Yo tampoco. Bravo. Bravo, bravo. Dziękuję. Dziękujemy, że pan przyjechał. I serdecznie dziękuję. Dziękuję panu serdecznie. I ja też brałem udział w powstaniu. Ach, el también tomó parte en la. Dziękuję, dziękuję. Gracias. Gracias. Musimy panu podziękować za film. To była prawdziwa uroczystość. Cała sala płakała. Starałem się odtworzyć coś z tamtych dni. Moi przyjaciele, państwo zabłoccy, właśnie o nich panu opowiadałem w samolocie. Zawada. Miło mi poznać ambasadora polskiej sztuki. Gdyby pan dzisiaj nie był tak... rozrywany. Psst. 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 Bo chcielibyśmy prosić. O, świetnie, nie mam tu nikogo. Naprawdę? To bardzo prosimy. Zaraz wracam. Muszę pana pożegnać. Zaszły nieprzewidziane okoliczności. Moment. Pożegnać? Jak to pożegnać? Przecież idziemy na uroczystą kolację. Nie mogę. Dziś wieczór nie mogę. Właśnie dziś wieczór pan musi. Koniecznie pan musi. Pan chce mi rozłożyć premierę? Jutro wieczór może pan iść, gdzie pan chce, ale nie dziś. Jutro może mnie pan obwozić po mieście w pióropuszu na głowie albo z nożem w zębach. Ale dziś nigdzie nie pójdę. Przecież pan się zobowiązał. Co ja powiem tym ludziom? Niech pan powie, że odnowiła mi się rana z barykady. Wszyscy tutaj wiedzą, że miałam trudną młodość. Państwo zabłoccy proszą do siebie. I pan chce sprzedawać filmy. Dzieci już śpią. Mają państwo dzieci? Tak, dwoje, chłopca i dziewczynkę.
Ciasno. W ogóle tu niski standard życiowy. Już lepiej pomyśleć o Anglii. Tam każdy ma chociaż własny domek i samochód. Czarnej służby też brak. A może napijemy się whisky? Tylko nie wiem, czy zdążyła się zamrozić. Dopiero wczoraj mi lodówkę dostarczyli. A jak tam, proszę pana, w Polsce teraz? Łatwo o lodówki? Zależy jakie. Dla mnie proszę whisky bez lodu. A proszę bardzo. Ciągle myślę o tym filmie. To było chyba na Woli. Natarcie szło, zdaje się, od cmentarza. Natarcia szły z różnych stron. Ja ten film kręciłem na targówku, w domach przeznaczonych do rozbiórki. W Warszawie nie ma już ruin. Jak wygląda Żoliborz? Na Żoliborzu zmieniło się najmniej. Są jeszcze te stare uliczki, jak dawniej. No, oczywiście powstały też dookoła nowe osiedla. Nawet ostatnio tam byłem, bo to jest dzielnica mojej młodości. Czyżby mojej też? Pani też brała udział w powstaniu. Mieliście mówić sobie partii. No, przepraszam cię, muszę się przyzwyczaić. Kolega ożenił się w Anglii, a Zosię poznałem dopiero wczoraj. Zosię? W metryce mam zapisane 3 imiona. Kamila, Barbara i Zofia. Co z tego filmu jest prawdą? Myślę o bohaterach. Trudno mi teraz powiedzieć, co było prawdą, a co fikcją. A ta sprawa między trojgiem. Cygaru? Dziękuję. Przeżył ją pan? Przeżyłem. Ale zakończenie było inne niż w filmie. Oddział, marsz! Wszyscy troje pewno żyją. Alkohol ci szkodzi, Zosiu. Mam ochotę na whisky. Czy pan tak często może wyjeżdżać za granicę? Do Ameryki Południowej tak często nie mam okazji. No tak. Pan przecież należy do uprzywilejowanych. A państwo jak się urządzili? Na razie tymczasowo. Nie nadaje się na buchaltera. To jego namiętność. Pani też lubi konie? Tak. Chodzę właśnie na lekcje jazdy.
Władek chce kupić farmę. Oszczędzamy teraz każdy grosz, zrezygnowaliśmy nawet z kupna samochodu. Pan wie, samochód tutaj kosztuje 3 razy tyle, co w Stanach Zjednoczonych. To długo jeszcze państwo będziecie czekać na realizację swoich marzeń? Mamy już za sobą połowę drogi. Kiedy będę miał farmę, dosiądę wreszcie konia jak za dawnych, dobrych lat. Pan wie, tutaj przestrzenie są duże. Tak. O, ale się zasiedziałem. Przepraszam bardzo, tyle wrażeń dzisiaj. Strasznie mi miło było państwa poznać. Ja pójdę do hotelu. Wieczór był bardzo przyjemny. Chwileczkę. Zosiu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pani. Do zobaczenia. Gdyby pan miał kiedyś trochę czasu, przy okazji prosimy. Niestety, jestem tu służbowo. Mój czas należy do dystrybutora, który opłacił moją podróż. Do widzenia, państwu. Do widzenia. Ładna noc. Tak. Przepraszam. Coś to nie wyszło. Nie rozumiem, Władek jest zawsze taki gościnny. Nie, wszystko było wspaniale. Czarująca pani domu. Tak, oczywiście. Bardzo miła. Jak? Przeniesie się pan tutaj? Tutaj nie. Żeby pan mógł mi powiedzieć, jak tam jest naprawdę. Tak bym nie chciał zrobić jakiegoś głupstwa. No. Wiedziałeś, że tu jestem? Wiedziałem. Mówił mi ktoś w kraju. Dlatego tu przyjechałem. Liczyłem na to, że ten film cię przyciągnie, gdziekolwiek jesteś. Masz do mnie żal? Że zakłóciłem ci spokój? Umówiłam się z tobą w tajemnicy przed Władkiem. Był tu Adam. On tu jest? Nie, był przed rokiem. Przypłynął na pokładzie liniowca włoskiego jako kelner. Od czasu jego wizyty Władek stał się zazdrosny o moją przeszłość, rozumiesz? Któż może bardziej zrozumieć? Nic się nie zmieniłeś. Ty też jesteś ciągle młoda. Chodźmy już. Adam przyjechał do ciebie. Ciągle zazdrość.
Jaka zazdrość. Zawsze zazdrościłeś wszystkiego Adamowi. Zawsze byłeś o niego zazdrosny. Tak się cieszyłeś, kiedy cię za coś pochwalił. Zawsze zależało ci bardziej na nim niż na mnie, a tego żadna kobieta nie potrafi znieść, Zygmunt. Adam był moim przyjacielem. A ja byłam twoją żoną. Ty byłeś zazdrosny nawet o jego dziewczyny. Jakie? Pamiętasz tę historię z Janką? Wtedy właśnie zaczęłam z Adamem. Twoja wina. Więc nie kochałaś Adama? Znałam go za dobrze i za długo. Ale wiedziałam, że w ten sposób mogę się zemścić na tobie. Trafiłam chyba dobrze, prawda? Widziałaś wczoraj w filmie. A, widziałam. Nic nie zrozumiałeś. Teraz zrozumiałem. W ogóle chyba za dobrze grałam. Daliście się nabrać obaj, stałam się kobietą jego życia. Adam przyjechał tutaj, żeby cię odebrać Władkowi? Do tej pory Władek nie może przyjść do siebie po tej historii. Odzyska humor na koniec. Niepotrzebnie silisz się na złośliwość. Władek nigdy nie kupi farmy i nigdy nie dosiądzie konia. Ma poważną wadę serca. Tak. Gdzie jest teraz Adam? W Paryżu. Przed 2 miesiącami dostałam kartkę, że nareszcie znalazł miasto, w którym można żyć. Zostawię cię tu. Nie mogę sprawiać Władkowi kłopotów. Do widzenia. Przepraszam. Kama. Muy buenas noches, queridos amigos. En días pasados se realizó en nuestro país la premier de la película polaca Barricada de Sangre y Amor. Y hoy tenemos para satisfacción nuestra y nuestros estudios de televisión la visita de su director, Zygmunt Zavada. Bienvenido. Aprovechando la ocasión, Zavada, quisiéramos escuchar unas palabras suyas dirigidas a nuestro pueblo. Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić wszystkich patriotów walczących o wolność na wszystkich frontach świata oraz zapewnić moich towarzyszy z okresu powstania, że pozostaną dla mnie przez całe życie najbliższymi ludźmi na świecie. Więc koniecznie chce pan zmienić trasę przelotu? Tak. Chciałbym wrócić do Warszawy nie przez Rzym, a przez Paryż. A, Paryż. Paryż to Paryż. Ale dystrybucja idzie dobrze, co? Dystrybucja idzie bardzo dobrze, tylko widzi pan, mnie już dystrybucja nie interesuje. Ja bym chciał nakręcić film artystyczny na festiwal. Na festiwal? Bez kasy? Bez kasy. Film, który by zdobył, jeśli nie pierwszą, to przynajmniej drugą albo trzecią nagrodę, a potem niech stracę na nim wszystkie pieniądze. No, rozumiem pana. Wobec tego z całego serca życzę panu nagrody Złotego Lwa albo Złotego Kapelusza. Ale chwileczkę, chwileczkę. Ja bardzo bym chciał, żeby pan ten film reżyserował. Ja? Tutaj. Tutaj. Jedno słowo, a daję $1000 zaliczki. Nie. $2000. Widzi pan, to nie o to chodzi. Ja nie potrafię panu zapewnić nagrody na festiwalu. Nawet gdybym nakręcił film o odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Tak, a gdyby ten Kolumb zakochał się w swojej własnej siostrze. Dobre, co? Aha, dobrze, dobrze. No ja tylko tak żartowałam, ale... Ale widzi pan... Nie mówmy już o tym, dobra? Obawiałem się tego. A szkoda. No więc jak? Przez Paryż? Przez Paryż?
monsieur Bivin. Ici Zavada. Zavada? Oh, vous restez longtemps à Paris? Je repars demain. Quel dommage. Il faut absolument se voir. Vous connaissez ça à tout. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Pourriez-vous m'arranger un rendez-vous avec elle? C'est très important pour moi. À condition qu'elle soit libre. Venez donc à 5 heures. Mais si vous faites des illusions, je dois malheureusement vous décevoir. Je ne fais jamais. Alors à 5 heures. Bien. Un ami de Varsovie, le metteur en scène Zavada, l'auteur de La Barricade. Et voici notre grande vedette. Bonjour. Le metteur en scène Michaud et ses assistants. Nous avons tous admiré votre film. Il paraît que vous tournez un film avec Madame Latour. Après La Brésilienne, notre Sarah est devenue une célébrité. Malheureusement, dans La Brésilienne, Sarah n'a pas pu se donner à fond. C'était un vrai navet, un petit film commercial. Pourtant, Sarah a un talent fou. Dans mon film, ce ne sera pas seulement une femme qui vit un amour malheureux. Ce serait trop banal. Elle se battra aussi contre l'écoulement inexorable du temps, contre les blessures que l'on s'inflige mutuellement, et surtout contre l'incompréhension que provoque une couleur de peau différente. Mon film ne sera pas en couleur. Vous voyez, il y a toujours de l'incompréhension entre deux êtres qui s'aiment. Elles montent des profondeurs de leur psychisme. Le psychisme d'une noire est bien sûr influencé par la couleur de sa peau. Je ne tourne pas un film là-dessus. Je suis sûr que le problème noir disparaîtra tôt ou tard. Par contre, le problème de l'amour ne sera jamais résolu. Et je voudrais justement montrer les raisons de cette impasse. Tu vois bien? Ce sont des problèmes éternels. Et c'est ce qui donnera à votre film un cachet universel. Je n'oublierai jamais mon voyage en Pologne. J'y ai découvert un pays et des gens dont chez nous on n'a pas la moindre idée. Merci, mon cher. On essaie de nous découvrir. Mówi po polsku. On le fera demain. Merci. Byłem niedawno w Rzymie, w hotelu Albergo dei Fiori. Adam często mówił o pana. Adam nauczył pani mówić po polsku. Zakochana kobieta jest zdolna do wszystkiego. Wejdziemy? Właśnie chciałem panią o to poprosić. Dobrze. Spalarni kawy na szczyt sławy. Czy czuje się pani już nieszczęśliwa? Dlaczego? No, filmowy mechanizm sławy wyssał z pani wszystko, prawda? Nie. Marzy pani o czasach, kiedy była pani zwykłą dziewczyną? Pracowałam w palarni po 10 godzin. Często nie miałam nawet na autobus. Chodziłam piechotą i ciągle musiałam uciekać od mężczyzn. Jak to? Czarna i nie chce dać? No, ale teraz może pani rozkochać w sobie każdego. Właśnie, ale mój empresario nie pozwala. Dokąd mnie pani wiezie? Nie chce pan zobaczyć Adama? Nie mogę uwierzyć, że znowu zobaczę Adama. Wiem, gdzie go znaleźć. Co on robi? Zobaczy pan. Widziałem te barykady. Jeden z nich to Adam. Mówił pani o tym? Kiedy był pijany? Śmiać miesiące, jak on na mnie krzyczał za te wasze wojny. Powstanie za te kamy. A teraz jest inna sytuacja. Nie ma żadnej sytuacji. Monsieur Adam. Bonsoir, madame. Umówiliśmy się przecież, że nie będziesz tu przychodzić. Spodziewałem się, że nie prędzej, to później. I tak mnie witasz? Czego się napijecie? Wszystko jedno. Impresario nie pozwala. Życzę wam przyjemne rozmowy. Gdyby pan chciał przed wyjazdem pogadać, tu jest mój telefon. Do widzenia panu. Ciao.
takim razie napijemy się sami. No i co u ciebie? Pewno przyszedłeś, żeby mi tu imponować. Tak sądzisz? Nawet widziałem ten film. Zręcznie to sobie wymyśliłeś. Wypijmy za nasze spotkanie. Otrzymałeś spadek? Pożyczono mi pieniądze. Nigdy nie sądziłem, że zechcesz się dorabiać. Przepraszam. Każdy wiek ma swoje przyjemności. Masz dosyć pieniędzy w Paryżu? Jutro wjeżdżam. Ty naprawdę myślałeś, że ja się kocham w Kamie, jak w tym filmie? Naprawdę. Bardzo zabawne. Co przez to rozumiesz? To, że udawałem zakochanego w Kamie. Wyłącznie na jej prośbę. Ciekawe. A ta scena w pałacu, kiedy spotkaliśmy się po raz ostatni, kiedy Kama wykiwała nas obu? Kama? Kama wpadła we własne sidła. Zakochała się we mnie naprawdę. A Zabłocki? A Władek? Tylko ktoś trzeci mógł nas wyciągnąć z tej idiotycznej sytuacji. Tym trzecim był właśnie Zabłocki. Zapałał wielkim uczuciem do pięknej, nieszczęśliwej Kamy. Ale ja do końca nie byłem pewien, czy to pójdzie tak gładko i dlatego na wszelki wypadek wziąłem ten pokój w pałacu, żeby Kama nie została na lodzie. Teraz znasz już całą prawdę. Wracam właśnie z Ameryki Południowej. Widziałem tam Kamę. Tak? Dzieci zdrowe? Słyszałem, że byłeś tam w zeszłym roku. Byłem. Nosiłem przez te lata. Ten rejs bardzo mnie znużył. A pewnie praca kelnera męczy. Ta praktyka bardzo mi się przydała do prowadzenia lokalu. Podobno robiłeś jej sceny zazdrości. Zwariowałeś. Spotkałem ich w polskim klubie i zaprosiłem na kolację, ale... Ale ten Zabłocki zupełnie zapomniał, że to ja wydałem Kamę za niego. Jest cholernie zazdrosny o przeszłość Kamy. Wyobrażam sobie, jak ciebie przyjął z tym filmem. Bez entuzjazmu. A ty co? Masz zamiar dalej kręcić filmy z naszego życia? Hello. Hello. No to ja już pójdę. Życzę ci luksusowej starości. To już niedługo. Nie przyjedziesz do Warszawy? Muszę się najpierw dorobić, spłacić długi. Postanowiłeś się ustatkować. Kupić sobie wolność. Jutro będę w Warszawie, może pozdrowić kogoś od ciebie. Czy odbudowali już ten nasz dom? Tę barykadę? Tam nie ma już tego domu ani tej ulicy. W tym miejscu stoi wielkie osiedle mieszkaniowe. Tak. No cześć, stary. Cześć. Destination de Madrid, Iberia 163, porte numéro 4. Departure for Madrid,
Iberia number 163, gate number 4. Pardon, mademoiselle. L'avion pour Varsovie partira-t-il à l'heure? Oui, j'espère. D'ailleurs, on va tout de suite le savoir. Vous voyez? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak było? Fajnie było? Film się podobał? A spotkałeś tego Adama? I Kamę? Bardzo mi cię tam brakowało. Musisz mu wszystko dokładnie opowiedzieć. Świetnie. No więc mów. Spotkałeś Adama? Tak. I Kamę? Tak. No i co? No i nic. Wiesz, upewniłem się, że zakończenie w filmie jest prawidłowe. Bohaterowie giną na barykadzie. Właściwie to jest jedyny finał całej tej sprawy. No ale wszyscy żyjecie. Czy chciałabyś znowu zagrać w filmie? No pewnie. No pewnie, że chciałabym. Wiesz, ja chciałbym zrobić film o upływie czasu. O tym, jak ten sam czas można różnie zużytkować i od czego to zależy. Czy mogłabyś zagrać drugą Kamę, 40-letnią? Wiesz, ja chciałam zrobić film o całej tej podróży, o pogoni za Adamem, o spotkaniu z Kamą. Ale powiedz mi, czy ty chcesz wrócić do tej... do tych nastrojów, do tej tematyki sprzed lat? Do miłości do Kamy? O nie, nie. Widzisz, ja jeszcze nie mam tego sprecyzowanego tak dokładnie. To trzeba porozmawiać, bo wiesz... Słuchaj, wiesz co? Mnie się wydaje, że powinieneś napisać schemat. Taki, wiesz, krótki schemat całej sprawy. Ja sobie to przeczytam, pomyślę, no zadzwonimy do siebie, na ten temat pogadamy, ustalimy coś, wymyślimy, nie? Cieszę się, że będziemy mogli znowu razem pracować. No to jedźmy to gdzieś oblać. Nie mogę. Mój chłopak pękłby z zazdrości. Masz chłopaka? Mm. To jest chłopak, co? Który... Co? Kochasz go. No strasznie go kocham. Tak. Aktor. Tak. Właściwie dobrze. Będziemy mieli jeszcze jednego kumpla przy rozmowach. Tak, słuchaj, on jest cudowny. W ogóle strasznie fajny, pełen pomysłów. Jak będziemy dyskutować, mógłby nam bardzo dużo pomóc, wiesz? Właściwie się cieszę. Trzeba by to oblać. Odwiozę cię. Nie, wiesz, przejdę się. Jest taki fajny wieczór. No ja lubię chodzić. Albo podwieź mnie. Cieszę się, że będziemy znowu razem pracować. Ja też. Zadzwonisz? Tak. Zaraz zabieramy się do roboty. Tak. Do widzenia, Kama.